Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Zerwane dachy, zniszczone samochody czy zalane mieszkania i piwnice to najczęstsze szkody, z którymi możemy się spotkać w sezonie burzowym. Co zrobić, żeby odzyskać pieniądze za uszkodzone mienie? I na ten temat rozmawiam z panem Marcinem Tarczyńskim, Polska Izba Ubezpieczeń i panem Patrykiem Słowikiem, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. No właśnie, co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze? Czy konieczna jest wykupiona polisa? Co zrobić, jeżeli tego właśnie nie zrobiliśmy? No, po pierwsze, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to ubezpieczyć to mienie, a z tym nie jest najlepiej. Jeżeli chodzi o burze, w ogóle o zjawiska pogodowe, to nie licząc rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, to są ubezpieczenia dobrowolne. Czyli my decydujemy, czy... Czyli bez ubezpieczenia nic tak naprawdę nie uzyskamy. Nie do końca, natomiast najczęściej jest tak, że jeżeli mamy do czynienia ze szkodami wywołanymi przez burzę, grad, silny wiatr, to jest tylko i wyłącznie naszą kwestią, czy jesteśmy ubezpieczeni. Jeżeli jesteśmy, wtedy możemy liczyć na odszkodowanie. Jeżeli nie jesteśmy, to najczęściej jest tak, że szkody naprawiamy z własnej kieszeni. Wyjątkiem są sytuacje, które owszem mogą się zdarzyć, w momencie, kiedy są jakieś zjawiska pogodowe, ale szkoda, która wystąpiła na przykład w naszym samochodzie, wynika z czegoś zaniedbania. Mm-hmm. Czyli na przykład ktoś nieodpowiednio dbał o drzewa na swojej posesji. No właśnie, na przykład ktoś ma wyznaczony parking pod blokiem, może parkować tylko i wyłącznie w tym miejscu. Podczas burzy spada gałąź na jego samochód, nie miał możliwości zaparkowania w innym miejscu. Musi udowadniać ubezpieczycielowi właśnie ryzyka. To jest zupełnie co innego. Jeżeli wskutek siły wyższej, jakiejś siły przyrody, na nasz samochód, niezależnie od tego, gdzie on stoi, przewróci się drzewo, to w tym momencie działa nasze ubezpieczenie autokasko. Chyba że ktoś rzeczywiście zaniedbał, to drzewo było czyjąś własnością, czy ktoś nim administrował, i wtedy może to być z winy tej osoby. Natomiast w większości przypadków zjawiska pogodowe, w zjawiskach pogodowych nie da się wskazać ale winnego. Ale niestety ubezpieczyciel wtedy... czasami wymaga właśnie udowodnienia tego, że nie mieliśmy możliwości zaparkowania w innym jakby miejscu. Jeżeli jest ubezpieczenie autokasko, i ubezpieczenie autokasko jest w pełnym zakresie, to znaczy oprócz kwestii związanych z wypadkiem i oprócz kwestii związanych z kradzieżą obejmuje także zjawiska pogodowe i wandalizm, mm-hmm. to nie ma znaczenia, gdzie zaparkowaliśmy. Znaczenie ma to, czy nastąpiła szkoda, na przykład przewróciło się drzewo. Chyba że byśmy mówili o rażącym niedbalstwie, ale to w warunkach burz musielibyśmy chyba stanąć samochodem na przykład w rowie z otwartymi drzwiami. To wtedy moglibyśmy mówić o rażącym niedbalstwie. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że grad porysował nam lakier samochodowy, na nasz samochód spadło drzewo, wadliwe studzienki kanalizacyjne na przykład spowodowały, że on został zalany, wtedy działa ubezpieczenie autokasko. Jeżeli go nie mamy, to najczęściej jest tak, że będziemy musieli naprawić auto z własnej kieszeni. Czyli jednak ubezpieczenie jest tutaj kluczowe, tak? Ubezpieczenie jest kluczowe, to być może nie wszyscy pamiętają, ale wiele lat temu ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz właśnie powiedział, że trzeba... To Włodzimierz Cimoszewicz chyba powiedział, tak. Trzeba być przezorem, trzeba się ubezpieczyć. Trzeba było się ubezpieczyć. Nawet nie trzeba się ubezpieczyć, tylko trzeba było się ubezpieczyć. Mm-hmm. Powiedział do właścicieli domów po powodzi. No i niestety tak, on wtedy poniósł konsekwencje tych słów polityczne, natomiast miał rację, trzeba było się ubezpieczyć. Ja dodałbym jeden tylko przypadek, kiedy ubezpieczenie nie jest niezbędne, a jednak możemy naprawić szkodę. I jaki to jest to właśnie są przypadki tych katastrof wpływających na życie wielu, bardzo wielu osób. Mm-hmm. Zdarzają się przypadki, kiedy politycy dla celów być może społecznych, być może politycznych, decydują się na to, żeby jednak jakoś naprawić szkodę także tym osobom, które nie miały wykupionego ubezpieczenia. Natomiast to nie dotyczy oczywiście przypadku zniszczonego samochodu, tylko to dotyczy na przykład powodzi, która dotknie wiele tysięcy osób. A co na przykład, jeżeli mieszkanie w bloku czy piwnica w bloku na przykład spółdzielczym, komunalnym została podtopiona, jeśli nie mamy osobnego ubezpieczenia, to nasz spółdzielca, właściciel, jakby zarządca bloku jest jakoś przygotowany na taki fakt? Czy my musimy jednak prywatnie na własną rękę zadbać? Co do zasady ubezpieczamy się sami. Tutaj ja zarówniłbym dwa przypadki. Jeden przypadek to jest podtopienie, o którym pani powiedziała, ale jest jeszcze drugi przypadek, czyli zalania mieszkania. Mhm. To jest częsty przypadek, kiedy sąsiad z góry nas zalewa. Być może to nie jest przypadek dotyczący warunków atmosferycznych, ale zaniedbania. Wydaje mi się, że jeden z najczęstszych. No najczęstszy zdecydowanie. Tak,
i tu informacja chyba nie jest dobra. Mianowicie kilka lat temu Sąd Najwyższy wydał uchwałę, to była uchwała tak zwana siódemkowa, czyli jednak spory wydźwięk ma dla sądów orzekających, gdzie sąd stwierdził, że jednak ten, który zalał, odpowiada na zasadzie, no właśnie nie do końca, odpowiada na zasadzie winy, a nie zasadzie ryzyka, czyli trzeba wykazać niejako, że to on ponosi winę za to zalanie. To komplikuje niektóre sprawy, komplikuje uzyskanie odszkodowania, więc w tym momencie lepiej samemu być ubezpieczonym, bo jeżeli nam się nie uda to, o czym pan mówił, uzyskać odszkodowania z czyjegoś ubezpieczenia, no to w tym momencie najlepiej mieć swoje ubezpieczenie i to te pieniądze otrzymać z ubezpieczenia, które sami wykupiliśmy. A wróćmy jeszcze do tych zniszczeń związanych z pogodą. Jakie zniszczenia są najczęstsze zgłaszane przez osoby ubezpieczone właśnie w tym okresie burzowym? W ogóle jeżeli chodzi o szkody mieszkaniowe, pomijając na chwilę aspekt pogodowy, to najczęstsze, tak jak mówiliśmy przed chwilą, są zalania. I to, żeby ciekawostka, zalania mieszkań, niezwiązane z pogodą, tylko na przykład z zaniedbaniem przez sąsiada, to jest 90 z kawałkiem procent w ogóle wszystkich szkód mieszkaniowych. I teraz jeżeli wrócimy na chwilę do kwestii, w której osoby dotknięte kataklizmem otrzymują pieniądze, ponieważ dbają o to politycy, to nałóżmy teraz na to fakt, że 95% to są małe zniszczenia zalaniowe, gdzie nie ma konferencji prasowych z politykami, którzy oddają osobom poszkodowanym. Tak jest. W związku z tym w 90% przypadkach, owszem, to są małe szkody do paru tysięcy złotych, ale to są szkody zalaniowe i naprawdę nie ma co liczyć na kogoś. Po prostu trzeba mieć własne ubezpieczenie mieszkania. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie pogodowe, no wszystko zależy od tego, z jakim zjawiskiem atmosferycznym mamy do czynienia, bo w Polsce takie zjawiska atmosferyczne powodujące duże szkody zdarzają się coraz częściej, w zasadzie co roku, natomiast one niekoniecznie co roku są takie same. Od czasu powodzi w 2010 roku, tej największej, kiedy wskutek powodzi wypłacono poszkodowanym z samych umów ubezpieczenia bodaj 1 700 000 000 złotych, dobrze pamiętam, mieliśmy już i silne wiatry, mieliśmy w tym roku ulewne deszcze i mieliśmy jeszcze po drodze huragany, trąby powietrzne z pozrywanymi dachami i tak dalej. No i wiadomo, że jeżeli mamy do czynienia z ulewami, tak jak jest w tej chwili i towarzyszy im silny wiatr, no to wszelkiego typu uszkodzenia związane z przewróconymi drzewami, wszelkiego typu podtopienia. Jeżeli mamy do czynienia z huraganami, tornadami, tego typu zjawiskami, no to bardzo często na dużych, otwartych terenach. Mamy do czynienia z uszkodzeniami domów, często z podrywanymi dachami. No właśnie, a może jeszcze powiedzmy, co robić, jeśli już ta szkoda została wyrządzona? Widzimy, że nie wiem, zerwało nam dach, czy na przykład został podtopiony samochód. Nie uruchamiamy silnika, to też jest ważne. Nie uruchamiamy silnika. Wbrew pozorom bardzo często jest tak, że jeżeli samochód jest już zalany, to wiem, że to trudne, ale często eksperci radzą, żeby nie panikować i zostawić ten samochód. Potem po niego wracamy i co? Już wracamy z ubezpieczycielem? Czy holujemy go do mechanika? Jeżeli mamy wątpliwości co do procedury zgłaszania szkody, to telefon do ubezpieczyciela wystarczy. Po drugie, i dotyczy to zarówno uszkodzeń mieszkania, jak i wszelkich uszkodzeń w samochodzie, jest bardzo ważne. Częściej przydaje się w ubezpieczeniach mieszkania. Powinniśmy, nie zastanawiając się w ogóle nad tym, dbać o to, aby nie dopuścić do powiększenia rozmiaru szkody, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Najprostszy i najbardziej obrazowy przykład, jaki mi zawsze w tym momencie przychodzi do głowy, to stłuczenie okna po to, żeby się dostać do środka do domu i powynosić meble. Tak? W momencie, kiedy dbamy o to, ponosimy jakieś wydatki, jakieś nakłady na to, aby ratować część dobytku po to, żeby szkoda nie była większa, to ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć również koszty tej akcji. To znaczy w podanym przeze mnie przypadku z szybą powinien zwrócić koszt takiej szyby. Więc jeżeli mamy możliwość działania w taki sposób, aby szkoda się nie powiększyła, typu zerwało nam dach, ale pod dachem deszcz pada na nasze meble, sprzęt RTV. Jeżeli możemy to gdzieś przenieść w bezpieczne miejsce, to bez wahania się w taki sposób zachowujmy. I druga rzecz, najważniejsze zawsze jest ratowanie cudzego zdrowia i życia. W związku z tym, jeżeli widzimy jakieś zagrożenie tego typu, powinniśmy zrobić wszystko, aby takie zagrożenie zneutralizować. Natomiast potem dopiero telefon do ubezpieczyciela, zgłoszenie szkody
Czy zrobienie zdjęć jest również ważne, czy już robi to ubezpieczyciel? Jest ważne, zrobienie zdjęć jest ważne, bo ułatwia pracę i ubezpieczycielowi, i nam trochę, przyspiesza procedurę w ten sposób, że na zdjęciach jest po prostu łatwiej rozpoznać to, co się stało, więc jeżeli mamy możliwość zrobienia takiej dokumentacji, to na pewno ubezpieczycielowi to pomoże i my szybciej możemy liczyć wtedy na odszkodowanie, bo po prostu formalności można szybciej załatwić. Czy łatwo jest w ogóle uzyskać pieniądze od ubezpieczyciela, bo nie każdemu to się udaje, albo niestety trwa to jakiś długi czas, prawda? To zależy od sytuacji. Do 30 dni. Żeby... Nie da się tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Ja pozwolę sobie dodać tylko, że odnośnie do zdjęć, tak, oczywiście należy je wykonać, ale wykonajmy je przed posprzątaniem i przed staraniem się naprawienia tego, co wichura, burza, grad zniszczyły. Udokumentujmy, jak to wyglądało, zanim posprzątaliśmy. To jest jedna uwaga. Druga uwaga, mianowicie odnośnie do tej zbitej szyby, czy plandeki, którą chcemy coś przykryć, dobrze jest posiadać rachunek na to. Ubezpieczyciel bez rachunku będzie mało chętny do zwrócenia z pieniędzy za to. I rzecz trzecia, ostatnia już dopowiadając, nie ma znaczenia efekt. To znaczy nie ma znaczenia to, czy nam się udało. Jeżeli tak jak pan tutaj powiedział, zbijemy szybę, żeby wynieść meble, a okaże się, że nie jesteśmy w stanie unieść tego kredensu, nie jesteśmy w stanie tych mebli wynieść z jakiegoś powodu, to nie ma to żadnego znaczenia. A jeśli zrobimy coś, chcąc sobie pomóc, a zaszkodzimy? Myślę, że to jest ciężki przypadek do oceny. Powiem tak, jak znam życie, część zakładów ubezpieczeniowych nie będzie robiła z tym problemu, uznając, że jednak jeżeli woda sięgała nam po kolana, to mieliśmy ograniczone ruchy, natomiast część zakładów ubezpieczeń będzie starało się w tym momencie wykazać, że jednak to my ponosimy za to winę. Nie generalizowałbym też odnośnie do tego, czy łatwo jest uzyskać odszkodowanie. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, powinniśmy wiedzieć, jakie mamy ubezpieczenie. Powinniśmy znać warunki tego ubezpieczenia. Smutna prawda jest taka, że często mamy ubezpieczenie, wiemy, że mamy to ubezpieczenie, natomiast o tym, jakie zawiera ono wyłączenia, czego nie obejmuje, dowiadujemy się dopiero w tym momencie, w którym występuje szkoda. Czytać umowy. Niestety smutna prawda jest taka, nie wiem, czy tutaj pan się ze mną zgodzi, popularne ubezpieczenia mieszkań, tych kupowanych w ostatnich latach, w większości to są kiepskie ubezpieczenia. Mhm. Warto sobie zdawać z tego sprawę. A co z tym wariantem od ryzyka? On jest niezbędny właśnie do takich uzyskania pieniędzy związanych z warunkami atmosferycznymi, tymi gałęziami spadającymi, czy nie? Czy to nie jest konieczne? Bo ja czytałam, że właśnie wariant od ryzyka, najlepiej, żeby to zawierało ubezpieczenie i wtedy tak naprawdę od wszystkiego jesteśmy ubezpieczeni. Ja myślę, że przede wszystkim warto sobie zdawać sprawę z tych wyłączeń i to jest podstawa. Ja bym bazował nie na tym, co jest w umowie, tylko na tym, czego w umowie nie ma, a dokładniej jest zaznaczone, że tego umowa nie zawiera. Przykład, jeden z wielu to są przepięcia w wypadku burz. Są bardzo różne te ubezpieczenia i wyobraźmy sobie sytuację, że mamy do czynienia z burzą, mamy sprzęt w domu podłączony do gniazdek i ten sprzęt nam się psuje, dochodzi do przepięcia. I w tym momencie, w zależności od tego, jaką mamy umowę, trzy osoby mieszkające w tym samym bloku, na tej samej klatce, zupełnie inne konsekwencje będą ponosiły. Ktoś może w ogóle pieniędzy nie otrzymać, a ktoś inny otrzyma te pieniądze. Więc tutaj nie ma niestety łatwej i prostej odpowiedzi. Na pewno warto znać swoją umowę i na pewno to rada dla tych, którzy kupowali mieszkania w ostatnich latach, gdy banki wymagały ubezpieczeń, zastanowić się, czy nie warto jednak mimo wszystko jeszcze trochę zapłacić i nie wykupić ubezpieczenia takiego, które rzeczywiście nas będzie chroniło. No właśnie, a czy jest ubezpieczenie, które nas uchroni od wszystkiego? Ja myślę, że wszystko, to moja pani profesor na studiach jeszcze opowiadała, że wszystko jest kwestią wyliczenia tego, ile będzie kosztowało. Od wszystkiego może nie, ale rzeczywiście od wielu rzeczy tak. I tutaj odchodząc trochę od tego przykładu, ale właśnie ta pani profesor moja na studiach mówiła, że wtedy zaczęły się pojawiać ubezpieczenia nowotworowe. To były same początki tych ubezpieczeń. Chorujemy poważnie i chcemy się leczyć.
Tylko suma ubezpieczenia w większości przypadków była bardzo niska, to znaczy pozwalała na przykład na ostatnią podróż życia dookoła świata, ale już na leczenie takie solidne w amerykańskiej klinice nie. Natomiast ona tak trochę dla własnej wiedzy, też potem, żeby opublikować artykuł, starała się negocjować i podała jakąś zawrotną sumę ubezpieczenia, ale taką, która rzeczywiście by pozwalała na leczenie w najlepszej klinice. Mhm. I okazało się, że tak, nie ma z tym kłopotu, tylko składka miesięczna wynosiła około 8 tysięcy złotych w tym momencie. Więc okazywało się to zupełnie nieopłacalne. Więc myślę, że tutaj kluczem jest to, ile tej składki my zapłacimy. A wtedy możemy mieć naprawdę dobre ubezpieczenie, czy chroniące od wszystkiego, pewnie nie od wszystkiego. No właśnie, to na koniec na co zwracać uwagę. Nikt z nas nie jest w stanie zdefiniować wszystkiego, to znaczy nie jesteśmy w stanie pewnie przewidzieć każdego ryzyka, które się może wydarzyć. Natomiast po pierwsze, bardzo często ubezpieczenia są sprzedawane w różnych opcjach i w opcji podstawowej na przykład możemy nie mieć ujętego ryzyka powodzi, tak? A w opcji trochę wyżej, za wyższą składkę, możemy już tę powódź mieć objętą. Zawsze będzie tak, że zakres ubezpieczenia będzie składka będzie rosła proporcjonalnie do zakresu ubezpieczenia i tak samo składka będzie rosła proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia. Więc czytać przede wszystkim rozdział poświęcony wyłączeniom, sprawdzać, czy ubezpieczyciel jest w stanie nam zaoferować szersze opcje w momencie, kiedy na przykład życzymy sobie ryzyka powodzi, albo życzymy sobie ryzyka przepięcia, albo chcemy dodać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do ubezpieczenia mieszkania, co również się przydaje. I jeżeli czegokolwiek nie rozumiemy, co się może zdarzyć w czytaniu umów ubezpieczenia, nie ukrywajmy, pytajmy. Pytajmy albo agenta, który nam ubezpieczenie sprzedaje, albo poprzez infolinię bezpośrednio ubezpieczyciela. Nie bójmy się zadawać pytań. Jeżeli ktoś nam nie potrafi czegoś wytłumaczyć, w Polsce mamy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, spokojnie kilkunastu ubezpieczycieli do wyboru, jeżeli chodzi o ubezpieczenie mieszkania. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.